zostało nam 15 minut zejścia. Ale złapanie stopa po rowę sobie radzi, więc myślę, że problemu nie będzie. Pierwszy przystanek, pierwszy posiłek. Borowemu już coś hukło w plecach. Mamy małe kłopoty, ale sobie poradzi synek. Zawsze sobie radzi. A takie oto widoki. Możemy podziwiać już. Ile jesteśmy teraz? 1000? Około 1000, trochę mniej niż 1000 metrów. Zabiera morze. Jest tu dosyć stromo. Wody na szczycie. Czeka nas szybki zbieg na dół. Szybki zbieg na dół. Jazda, bo czas nas goni. W końcu można coś zjeść. Zrobić parę zdjęć. Jak to czyni Borowy. Bez przeklinania, proszę tu, dzieci będą tego słuchać. A droga cała zajęła nam godzinę. Borowy mówi, że pół, ale Borowy ma na auta. Nie wiem, z 5 godzin nam zajęła. No co, Tahiti, kolejna wyspa, która nas bardzo zaskoczyła. Góry, plaże, rzeki. A zaraz dostaniemy się na wodospad. A ten widok, który mam przed sobą, teraz robi wrażenie. Takiego wodospadu wielkiego jeszcze nie widziałem. A my się zastanawialiśmy, jak tego kosa trzeba ściągnąć z tego drzewa na Panamie. Teraz już mamy sposób. Fajnie wygląda to aż na takie trudne. Chwila spokoju i ciszy, bo a tam w chmurach daleko, daleko widać szczyt, na którym wczoraj byliśmy. Stało się! Nadszedł wielki dzień przeprowadzki. Jestem takim szczęściarzem, że trafiłem do dziobu. Także załogan ma dzisiaj swoje zadania. Niektórzy pracują przy żagle, a niektórzy, jak tutaj Kuba, naprawiają się. Idziesz, idziesz, a tu rybę dostajesz za darmo. Zasuwają. Już taka piękna tuna. Trochę z japy jeszcze leci krew. Jest świeżutka. Ledwo co zrobiona przez miłego gościa. A tu właśnie trwają przygotowania do imprezy, jaka odbędzie się 14 lipca. Co to będzie? Święto obalenia Bastylii we Francji. Nie, nie o to święto mi chodzi. A, moje urodziny. Mamy godzinę 12. Bo... Jakbyśmy nie wrócili, to dzwońcie po policję. Policja tu nic nie da. Od razu helikopter. I to rządowy. Na kosz dziadziusia. A co do sponsorów? To zapas fasolki by nam się bardzo przydał. Tu schodzi. I moja przestrzeń! Żeglarstwo dla całego. Dobranoc! Małe Tahiti, Zalaon, wielkiej metropolii Papeete. Może znaleźć ciszę, spokój,